What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC 5 jako wersja. Jak widzicie, witam się z wami niestety w takim menu, ponieważ zorientowałem się, na szczęście po dość krótkim czasie, że nagranie, które nagrywam na OBS-ie, przypadkowo spauzowałem, ale mówię, na szczęście dużo was minęło. Czytaj, dosłownie jakaś minuta, więc nagrywam po prostu jeszcze raz. Znaczy nie misję, tylko to moje gadanie, no bo mówię, no misję to doszłem tylko na sam początek. No, trzy, oh, come on! Seriously? Nice! No niestety to było tak średnio stylowo, no ale ważne, że wyszło w miarę. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak, żeby jak najmniej tu latać, to... dobra, po prostu nie lecę tam, gdzie była Kalina Ansu, no bo to jest mi akurat zbędne. Chociaż w sumie, dobra, pomijam akurat, bo to znamy. Nie wiem, może akurat w tym razie tam będzie coś ciekawego. Mogę to minąć, wracamy do Yamato i wchodzimy na górę. Okej. Okay. Dwa. Ale tu będzie moja pierwsza potrójna SK w grze. Oh, come on! Nie mam pojęcia, co zrobiłem. Okej, to było ładne. Ale nie mam pojęcia, co ja przed chwilą zrobiłem, kurde, z tym żądłem, nie? Jakby żądłem jako debil, jako, może debil, jako trigger, w triggerze grzechu, żądłem rozwaliłem chyba te ostrza od tego demona, przez co właśnie on tak poleciał do tyłu. Dobra, moment. Tutaj jest jakaś ta misja. Dobra. Kiedy to było? Jakaś ta misja była niedole do odblokowania chyba. Nie, tu tylko to polewamy. Wziąć? A nie, jako trigger grzechu mi zrobiłem wszystko do kurwa. Spoko. Dobra, czyli jak to było tutaj? Musiałem zniszczyć na dole. Okej, mijamy. Dobra, to już było dostępne, czy jeszcze nie? Chyba już, chyba już. Jest. Dobra, to było. I trzymaj eskę. Dobra, nie będę teraz tego wykonywał, bo akurat
Mimo, że fajnie mi to idzie jako Virgil, bo niestety tam się ma to do siebie, że dosłownie trzeba, nawet poniżej S nie można zejść. A to wymaga do mnie dość mocnego opustu na to temacie tego, co akurat robię. Ale finalnie nie wiem, czy to na nagraniu zrobiłem sobie tę misję, czy właśnie poza nagraniem. A to jest mało istotne akurat. Dobra, tutaj, tu jest walka, ale tam była też, znaczy dobra, nie taka pierdoła. To była bardzo fajna rzecz, mianowicie ten fragment kuli, ale oczywiście fragmentu kuli to nie potrzebuje. Natomiast taka demoniczna energii zawsze się przyda. Weźmy tutaj na górę od razu. Dobra. Chciałem zrobić właśnie ten upadek, a zrobiłem przypadkowo dwa razy z rzędu ten lepszy cios. Come on! Wow! Hej, bez taki, kurde! Że za to kocham, kurde, Virgila, nie? Niż można przypadkowo totalnie w losowym miejscu na arenie z tego, co tutaj jest za wstydzie. Za to kocham walkę tą postacią, nie? Wolisz błąd? No, on za nich koryguje. Jestem mega... Ta duża mobilność Virgila jest naprawdę go zaletą. Dobra, tutaj pierwsze spotkanie się z tym, co przyzywa. Gdybym myślał, że muszę na fajnie umieć, ale nie. Nie. No gdzie? Gdzie? Pięknie! Także pewnie o tym nie wstaliśmy, bo już jeden naładowany. Pierwszy strzał tego naładowanego smoka go zabił, no ale. Detal. Może ogólnie uda mi się ich fajnie porobić. Szkoda chyba, że nie udało się zabić tego jednego zanim przyzwał sobie tych koleżków, no ale trudno. Dobra, tam na górze był fragment kuli, ale tego zebrałem, więc zacznę się martwić. O, ja się lubi w ogóle lewe pokusło, to jest lepiej. Oh, come on! Jezu, jak to mi kurza, on mi zostanie przerwać. Paru. Po co? O, ładnie, jeszcze nie wybuchnął. Pięknie. Mam siebie. Dobrze.
Zanim to wspadnie? Pięknie, poproszył? Nie! Kurde, chciałem jeszcze użyć prowokacji, ale nie zdążyłem. Fuck me. Ale ładnie muzyczka gra, kurde, całą walkę. No i dobra, jeszcze nie wiem, mam teraz kulę, a miałbym właśnie fragment fioletowej kulki, że pamiętam. Dobra, muszę trochę grę przecież chyba za bardzo mikrofon łapie. Wrażenie. Dobra. Przetransferuję sobie całą tą demoniczną energię do właśnie triggera grzechu. Żeby się nic absolutnie nie marnował. Po co w ogóle teraz te kule zabrałem, nie mam pojęcia. Dobra, bo... No, mam posąg bóstwa, ale oczywiście go używać nie będę, no bo dosłownie nie mam po co tego robić. A tutaj... Oho, tak, będzie nas czekał rycerzyk Angelo, którego jako Dante chyba z 6 razy skontrowałem z Capoeiry, także elo, da się, da się. Jako Verdi może być troszeczkę trudniej, ale za to będę miał mega mobilkę do niego, dzięki właśnie temu wyskokowi. O, ostra. Albo i nie. Okej. Okay. Jak? Co? I ty kurde mój sobie nie radowałeś, ty kurde z Capoeiry! O, dobra, nie, jednak się udało, okej. Okay. Dobra, teraz te! Jestem w stanie? Tak, jestem w stanie użyć z nich 3 naraz! No właśnie, to jest coś, nie mogę dać kraftu, nie? Jakie mu te kontry robię, nie? To trzecia kontra, to mnie nie wykonałem. O właśnie, po prostu muszę, nie mogę na niego. Okej, rozbiję mu teraz chyba obronę, tak mi się wydaje. Okej, o to teraz się rozstrzały. Ej, się wiesz? Okej, to było niezłe, muszę przyznać. O nie, no Jezus Maria, no już się uda nabić. Za szkodę panie jak. O. Macie? To kolejna kontra do tej dupy. To jest ten minus, że tak gra wręcz... To jest najgorsze, bo ja wyczerpałem grać na mierzanie z bliższych kombosów, ale gra wręcz zachęca do tego, żeby nie używać tego zmierzania, żeby właśnie chyba stylowi tak wykonywać niektóre właśnie ataki.
właśnie te. Właśnie te ataki, te uniki na przykład. Taki jak ten? Widzę, że mi się wyszedł. Taki. Dobra, nie, nie. O kurde, zrobiły mi ciosy dodatkowe. Aj. Show me. Klon może pokazać. Ajajaj. Ale fake była eska i to mi się podoba. Te kąty w danie randomowych momentach. A jeszcze bardziej randomowo niż jako Dante poszło. Ale patrzcie, kurde, 15 minut już mam misję zrobiłem, jako Dante to zajęło. Sama ta walka mi zajęła chyba 15 minut, to już jestem po misji 15 minut. Dobra, teraz 12. Tak. 12 to był trigger grzechu odblokowany, a... Da się? Da się. No spokojnie. Elo. Jeszcze udało mi się na A zostać. Pewnie na S, no ale... Lepszy. Wyś? Nie wiem, jak to ma. Fucking serious! Nie to. Może tył przód. Kurde, no. Tył przód. Dobra, a nie. Tył przód to jest, nie? Nie wiem, że kombo mi chodzi, takie kopanie. Czy ja kiedykolwiek zakończyłem walkę z tym kombosem? Chyba jeszcze nie. Jeszcze raz to chyba jest. Może to jest piękne, że mogę przerwać po prostu te przemiany, kiedy tylko chcę. To jest bardzo cudowne. Dobra, to co tu było? Tutaj... A, to jest tylko wgląda. Dobra, nie to mind. Wszystko. Do regenerowania. Dobra, i teraz co? To musimy spadać. Tak. Dalsze przejście. Posąg spardek. Kiedy posoglądy ryby, że możemy spardek, to znaczy, że rambasenami te wypełnione są krwią. Są te wypełnione krwią, są wklęsłe. Wygląda to, że rzeźby można ruszyć, tylko trzeba widzieć. Jak? No wiadomo, trzeba nalać krwi po prostu, nie? Jeszcze poproszę więcej demonicznej mocy. Bo tego bym użył, ale nie ma, więc nie użyję. Dobra, gdzie to było przejście? O, a nie, czekaj, nie, tutaj oba są przejście zamknięte. Czy on na młode? Chyba tak. Albo nie? Nie tak, chyba minąłem. Było to jakieś młode do zdobycia chyba. I zagrany nic nie przychodzi. Tam coś? Nie no, tu było wszystko do zdobycia chyba, nie?
Tu musi być przejście. Gdzieś. Czy mam jakieś? No nie mam, no powinno kierować. No tak, powinno, tylko muszę najpierw mieć. Ale nie mam. Znaczy wiecie, to jest o tyle zabawne, że... dobra, nie, czekaj, tutaj jest chyba przejście do tego. Dobra. To jest o tyle w sumie zabawne, że mogę tak naprawdę, gdy miał nieskończone skakanie, co u Dantego się sprawdza, mogę teraz skorzystać z samą górę i tam od góry mogę to wszystko odblokowywać. Da się? Jak najbardziej. Czy się opłaca? No to już tak średnio. No właśnie, tu jest to młode. No i tak trzeba odblokować wszystkie te baseny, ale to już zależy tylko od nas, w jakiej kolejności odblokujemy. Dobra, i tak, na odcinku, na początku poszłem chyba na górę, więc pójdźmy teraz na dół. Finally. To idzie finally. Ale co, że... ale finally, że wreszcie się obudził i zaczął działać, czy finally, że wreszcie znalazł to młode. Jak to nie potować? Kolejna walka. Jak? Jak te kontry zrobiłem? No powiedzcie mi to! A jak to się dzieje jako czot? Teraz weszło mi parowanie, bo miałem... mam blok... No dobra, dobra, dobra. To weź może ze mną radę. Aha, okej, okay. Znaczyło, żeby klonu jeszcze ciął i zdechał momentalnie. XD. No. Koniec. Szkoda cię marnować, kolego. Każdy klon mi leci. Drobny problem właśnie. Oho? Czy tu? Okej. Teraz wyszła wszyscy. Ładnie. Jeszcze więcej do przemiany. No i mamy pierwszy. Ej, w ogóle właśnie, Jezu, o tym kombosie, to panie. Zapomniałem go w walce użyć. On też jest dobry właśnie na tą całą królową embus. Te bilion ukłuć, czy tam tysiąc cięć, jakkolwiek się to nazywał Virgila. I nawet to jest po prostu bilion ukłuć tylko w jego wersji, nie? Okej, okay, tutaj po raz pierwszy się ten cały chyba... O, właśnie, ten się pojawił. Come on! Ja nie wiem, że to tylko on wychodzi autentycznie. No, tylko on sam jest, który był klonem marnować tak naprawdę na niego. Może to jest też osobna kwestia, kiedy się gra jako Virgil, nie? Że jego ataki są na tyle szerokie,
że jak atakujecie, to macie szansę zrobić kontrę tak totalnie po prostu w losowym momencie. Jak ja też często to robię. I potem się dziwię, jak ja kontrę zrobiłem, bo nie mam pojęcia, że to przyjdzie. To jest powód do tego, ale oczywiście to nas teraz nie interesuje, my idziemy sobie dalej. O, jest behemot, to wolałbym się... Kurka pozy. Razem z resztą. A, to kurczę no, że go tylko i wyłącznie uwolniłem na atakę. Okej, to poszło zaskakująco szybko. Na walkę z Behemotem, który jak na razie był przeciwnikiem, poza Jurizenem, który sprawił mi najwięcej problemów. To się zamieszam, jestem aż w szoku. Dobra, też pomijamy. Idziemy po kolejne. Przemiany, no i idziemy dalej. To mnie interesuje, tutaj nie ma nic dalej, więc idziemy tędy. Do ostatniego dzyndza. Hell yeah! Now I'm a little motivated. There is no escape. Yeah, Nico! Nico, Nico! Nico, Nico! Nico, Nico! Nico, Nico! Okej, to właśnie dobiłem go do ucha, skasowałem tego, tak, temu tego kolka na zwierzę. Ej, uśmiechnięty Virgil to już zaczyniłeś. Ale wydaje mi się, że Virgil się uśmiecha podczas walki ma tylko i wyłącznie, kiedy mają na eskę albo wyżej styl. Tak. Ja mam młode Nidhoga, tak na... nie wiem, że na wszystkich walek, po prostu mam młode Nidhoga. Bo finalnie chyba i tak trzeba wszystkie te... ...odwiedzić. Nie w tym kierunku, totalnie nie w tym kierunku. Ja bym leciał, kurde, taki kawał, mam po prostu od razu zeszło. Dobra. Szybki powrót na dół. O! A nie, dobra! Nie, to jest koniec. Czyli dobra, mam po prostu młode Nidhoga, bym chciał sam tam iść, jakbym chciał jeszcze iść tam. No ale nie chcę, bo nie potrzebuję. Dobra, tutaj pamiętam, że jest kolejna sekretna misja do odblokowania, ale to właśnie teraz wejdziemy na górę. Ale patrzcie, znowu idziemy tędy, jak Virgil szedł, gdzie będąc, przypominam, totalnie osłabionym, pokonał dwa demony totalnie bez żadnego wysiłku. Dobra, jak tam kurde przejść? Jako wiadomo, jako Dante to jest bardzo proste. Robicie double jumpa i tricksterem skaczecie, nie? Ale jako Virgil? Na tym już. O! Chociaż? Czekaj, czy to się uda? Kneel before me. Jap! Mamy to. Dobra. No. O właśnie, tutaj. Uznałem się powiedzmy z 15 sekund! Okej, okay, no jak na Virgilę to jest bardzo proste. Ale to już zajmę się tym we własnym zakresie. Misja odblokowana, to najważniejsze. Teraz idziemy odblokować Trigger Grzechu i zobaczyć z Jurizenem oczywiście. Po raz... trzeci w całej grze chyba? Trzeci.
No tak, trzeci, ale w tym przypadku było go po raz drugi jako Dante. Bo wcześniej właśnie w misji 10 w retrospekcji zniwaliśmy po raz pierwszy jako Dante, a w prologu po raz pierwszy jako Nero. No, to jest dlaczego. To są, no ale jak mówiłem. Mega głupie jest to, że wyrzucili kurde w tej grze opcję, w tej grze, ale chodzi o w tej części, że wyrzucili totalnie opcję kupowania przez wody święconej, albo znajdowania tego przedmiotu, bo tak, to był mega OP przedmiot, który był w stanie praktycznie samą chmarę słabszych wrogów zdziesiątkować. Ale, no, był czasem warto go było ubić, nie? Tej kastenki na pewno nie będzie. Dokładnie, nie widzę. Ja teraz o tej drugiej fazie. Dobra. Oko. Czyli wiele czasu takim razem. What? Czyli to spadło? Halo. O, ładnie. Fuck you. Double fuck you. No ej, no przystęp. No to już wiadomo, to już muszę ugrać, mimo tutaj nie ma innej opcji po prostu. Ta kołta na game na to. Zaskrajz! Może mogę tutaj dwa razy uszkodzić kurde i wybierać grzechu? Na tym co umieć jak nie tak co? O, warto! Come on! Ładnie! Dobra, nabudować pokus i od razu już nic demona? Dobrze. No what the fuck? Czemu ten pokus tak spadł? No kurde, wziąłem, że już się uda, no! Ale ten spadek pokoju jest poskryptowany, mi się wydaje. Bo powiem, jak ten trigger grzechu, to on tak spada. Ale tak, miłe to, że zwykły cios jest tak samo jak u Dantego. Cztery ciosy i nie mam taki jeden, mam takie masywne ciachnięcie po prostu, nie widzę na to. Okej, pierwsze wszedło, ale drugie już nie pomoże. Weszli. Tak, tak, bo dobra, daj mi się naładować. Nice. Dobra. Pokonany po raz pierwszy, w taki powiedzmy w miarę prawidłowy sposób. Ja bym czekał, no i oczywiście jest. Dobra, 30, lekko 35,5 minuty.
Dobra, no tak, dla mnie nawet spoko. Okej. Czyli tak, dwie misje zakończone. Koniec też jest tego odcinka. I widzimy się w kolejnych. Dobra, misja teraz kolejna. 13, 14, 15, 16. Dobra. Z tego co pamiętam, to 14 i 15 są takie w miarę krótkie. 16 to nie jest w ogóle cała jedna walka po prostu z tym. Cała jedna walka tylko z tą taką wiedźmą? Chyba tak. Myślę, że pamiętam, ale chyba to było to. Cała ta walka praktycznie. Przecież nie, nie, wróć, nie. Nie, to się po prostu koniec tej misji była walka z tym bossem, ale też jak kończyło po prostu misja, wtedy kończyła misję. Znaczy była początkiem tej walki z bossem Numero. Wiadomo, te dwie akcje się działy w tym samym czasie. Tak samo jak ta akcja Dantego z najpierw wleceniem do serwera, a potem wklepaniem Yurizonowi. Dobra, nevermind. Tak mówię, ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Devil May Cry 5. Dobra, jeśli dobrze liczę, to mamy jeszcze co? Zostało nam misji do końca 8, czyli przy dobrych wiatrach 4 odcinki jeszcze do końca. Oby tylko 4. I mówię oby nie dlatego, że gra mnie nudzi, bo oj. Devil May Cry to jest ostatnia gra, która by mnie nudziła. Naprawdę. Może poza dwiema pierwszymi częściami, bo serio, jak skończyłem dwie pierwsze części DMC, to miałem takie, Jezus, wreszcie! Trójka była taka jeszcze w miarę okej, nie? Ale serio, czwórkę i piątkę mógłbym przechodzić cały czas. Praktycznie cały czas, tylko coraz bardziej szlifować sobie uniki, dobre przechodzenie poziomów, timingi i tak dalej. Mógłbym to robić w kółko. No ale wiadomo, nie można cały czas robić jednego tego samego, no bo wchodzi, potem łapie to monotonia i im dłużej się to robi, tym bardziej się tego nie chce robić. No a ja, no wolę tego uniknąć, ale absolutnie turbo szanuję ludzi, którzy pierwszego, no dobra, po prostu całą trylogię pierwszych Devil May Cry'ów, po prostu wiecie, DMC 1, 2 i 3, przeszli, nie ginąc ani razu na jednym ranie, i jeszcze no damage. Bo ja wiem, że tacy ludzie są. I kurwa... szacun w chuj. Bo to jest równoznaczne, jakbyście przeszli... tak jak jeden gościu ostatnio... wszystkie części... wszystkie Soulsy od... Souls-like od From Software, czyli trylogię Dark Souls... Demon's Souls... Sekiro... Bloodborne'a... i Elden Ringa... ciągiem. Bez śmierci! To jest popierdolone. Ale przejście właśnie pierwszych trzech DMC-ków bez ginięcia i hitless jest równoznaczne, kurde, z takim wyzwaniem. Szacun w chuj dla każdego, który się tego wyzwania podejmie. Jednego bądź drugiego i który te wyzwania jeszcze ukończy. Po prostu dozgonny szacun się należy wtedy. Ale dobra, bo się rozgadałem trochę o tak nie do tematu. Jak mówiłem, do usłyszenia, do zobaczenia.